Siema widzowie, ogólnie to chciałbym wam powiedzieć, że następny i poprzedni odcinek y, będzie u Xorexa, więc macie linka w opisie. No i ja już wam nie przeszkadzam, zapraszam do oglądania. Y, już jesteśmy na miejscu? Prawie. Zaraz będziesz w najbardziej szerzonym więzieniu na Bloksburgu. Jesteśmy na nowej miejscowości? Nie, w tej samej, tylko w innym cały miejscu. Okej, okay. cały czas na Bloksburgu jesteśmy, rozumiem. Dobra, przybyliśmy. Proszę wysiadać. Tutaj jest wejście do więzienia. Idź przodem. Nie, to pan ma iść. Idź przodem. Oh! Idź przodem? Nie. O! Oh! No ała, Co to tak boli? Chodź, o! Nie, nie idź. Nie mogę. O, ała, przyjedziebie. Wchodź. Chodź. bo co? Bo wszczele w ciebie idzie. Dobra, dobra, i już idę, dobra. A. O Ładne to więzienie nawet. Lepsze niż poprzednie. O okay, man. Nie, nie słuchaj mnie. A mogę zjeść barsz babuni? Zrobiłam. Je. Możesz. No, Dlaczego do, do mnie celujesz? Do celi, proszę wejść. Okay, e, ja najpierw. Tw twoja co cela to będzie ta na drugim piętrze. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, to proszę odwiedzić mnie w biurze. Naj najpierw prześpi się. No. Czemu te schody są tak dziwne? Dobra, nieważne. Która cela, obojętnie? Pierwsza. Dobra, ciemno tu. Miłej nocy. Aha, okej, okay, nara. Dobra, ten debil się nie skapnął, że... Ten poprzedni ten... Mm, no, y, mój pilnujący. Ten, co tam koło mojego domu mieszkał. Nie skapnął się, że ja jeszcze wszedłem po złoto. Dobra. Chociaż mój majątek tu został. Ze mną zabrany. Ale później, jeżeli ja bym próbował uciec i mnie znowu złapią, to chyba będę mieć już totalnie inne więzienie. Dobra. Nie ma co chyba dalej przedłużać. W ogóle ta... Nie wiem, dlaczego jest 15.31, mam iść spać po pierwsze, a po drugie ten zegar się cały czas nie zmienia. Mam wrażenie, jakby on był zepsuty. Tam jest stołówka. Kurde. Jakby tutaj uciec? Nie wiem, zjem sobie barszcz. Zostawiam mnie, jakbym mógł uciec stąd, bo... O nie, nie, nie. Um, co jest? Chce pan teraz iść na pytania, czy później? Na pytania? Wie pan co, tak za pięć minutek. Ja pana zawołam. Dobrze, zaraz przyjdę. Dobra. Kurde, jak Jakbym mógł stąd uciec? W ogóle zobaczyłem, że te mury tam są. Więc raczej jakbym nawet przebił tą szybę, ale by było mi ciężko uciec, ale z drugiej strony... Drogi pamiętniczku. On coś tam do... Aha, okej. Okay. Dobra, nieważne. Chłopca w ogóle coś na pamiętniku pisze, dobra. Jakbym to mógł uciec? No. Czy, nie wiem. Przebić to może szybę czymś. No, ale nie mam czym chyba. Ty, on ma przecież kuszę swoją. Gdyby tak szczelić w to, to by przecież szyba pękła i ja bym mógł wypłynąć. Dobra. Zaraz chyba będę. Chyba będę myślał zaraz. Dobra, panie! Panie! No, Wypuśćmy. Już, już idę, już idę. A, w sumie. Ładny. Dobry, yy, dobry, dobry. Zas zasady są takie. Idziemy na parę pytań. Wraca pan do celi, idzie jeszcze spać i śniadanie. Rozumiesz? No, okej, okay, rozumiem. Powiedzmy. Idziemy. Przejść. A to jest pana biuro? Tak, tędy. O, fajne. Dlaczego pan ma cztery łóżka? Proszę podejść do biurka. Dobrze. Więc, jakie ma pan pytania? No, wie pan co? Yy, nie wiem. Ma pan tu jakieś nie wiem, w sensie to puste to więzienie. Będzie coś tu jeszcze? Nie, nie będzie. Raczej nie wydaje mi się. Chociaż sam bym chciał, żeby był jakieś atrakcje czy coś. Mhm, ok. Ym, odnośnie dlaczego tu są cztery się. łóżka? O, dzięki. Dwa chleby. Na razie nie jestem głodny. Ogólnie, bo z, tak nie wiem, puste to więzienie trochę i nie widziałem, żeby tu ktokolwiek był. Jest tu jakiś więzień oprócz mnie? Uh, nie. Te, tak jest jak w tamtym w tym więzieniu. Bo w tamtym więzieniu też byłem pierwszy. I trochę smutno. Uh -huh. Dobra. Mm. A przecież mam pod laptopa. To co są nasze, Brak atrakcji. Pana, to jest kartka. Nieprawda. Dobra. Jest pan na narkotykach, proszę o no, to. Ale ja nic nie brałem. E, nie. Tak, nie. Tak, tak. O, łóżko. Eee, e, co, co robisz? No to są moje łóżko. Oddaj, Miałem, takie w domu. Miałem takie w domu. Wyjazd stąd. Wyjazd. Okej, okay, pa. Czy masz jakieś jeszcze pytania? Yyy... Brzydki pan jest. Nara. A nie mogę otworzyć drzwi. Ty śmieci. O, a co tu się świeci? O, mam jeszcze jedno nie. pytanie od tego. Mogę tam wejść? Nie, to jest... Ale nic nie fajne. zabiorę. Aaaa, Burza, jeszcze mu coś mnie straszy. Ale proszę wrócić. Mam pytanie, co tu się przepala. A tu się nie to strzelać. Jest, to jest sekret, to jest sekret. Proszę się ruszać i docela z powrotem. Wow. Dobra. Daj mi pan spokój e, w ogóle. Zawołam pana na śniadanie. Do widzenia. Dobrze, dobranoc, do widzenia. Głupi. Co prawda tamten był trochę głupszy, ale... To już mniejsza. Dobra, no nie mam nic innego do wyboru. Już pójdę dzisiaj spać. No co pan się patrzy? Kto pan pozwolił? Debil się nie odzywał, dobra, nieważne Idę już chyba spać I Cały czas się patrzy na mnie Chce pan miskę z barszczu? Ty, gdybym mu tak na przykład... Kurde, bo on teraz kontroluje Chciałbym na przykład iść spać Ja tu mam miecz, więc w sumie... Jakbym wyszedł I spróbował go diabnąć albo dno Nawet go powalić, czy coś Dobra, na razie udaję, że idę spać, żebym się nie przeczepił. Dobra. Co tam mówisz? O, nic nie mówię. O co ci chodzi? Coś tam zaraz nie przeszedł. O, chwyciłem twój nabój, strzeliłeś. Dobra, mega. Idź. Spać. Dobra. O, kurde... Je która z godzina? Już chyba rano jest, bo czuję się bardzo wyspany. Panie, która Dobra. z godzina? Piąta trzydzieści! Dobra. Tak. A łaskawy ze schodu. O moja, o Brawo. moja kostka. Dobra. Y... Na śniadanie idziemy. Mhm, mm okej. Okay. A to w ogóle ten zegar jednak działa. Dziwne. Dobrze, więc dzisiaj na śniadanko mamy oczywiście wodę. Ale mam jedzenie proszę z poprzedniego. O, dobra, no. Proszę mi dać wodę. Yy, dobrze. Proszę sobie wziąć jedzenie. Yy, weźmiemy panu damo. O, z jakiegoś dobrego źródła macie gazowaną? Czy ziemniaczki? O, lepsze jedzenie, lepsze. Lepsze jedzenie niż w tamtym. I jeszcze dwa steki. U. A steki już akurat miałem wcześniej, ale dobra. I jeszcze butelka miodu. Uu. Mój ulubiony, I, babcia taki i, robiła. I nóż, żeby jeść. Ale ja już nóż mam. Co? Nie, nie mam. Okej. Okay. O, o jaki dobry miodzik. Tu jest złoto tego frajera. U. Co ty robisz? Co robisz? Albo ci O! Co, co ty robisz? Yy, zostaw mnie. Wracaj do celi. Moje złoto, oddawaj. Wracaj za karę do celu. Nie, do celi. nigdzie nie idę. O! Jestem najlepszym parkurowcem. Nic mi nie zrobisz. Jak cię. O! Noła. Ja Ten... Nie może być dwóch. O, ale poleciał. A, <laughs> Frajer, złomasz. Wracam się tam. No, dupa, psa. Dobra. Bo ja. Już idę. Podjem se w sumie. Ehm. Zjem se ziemniaczka. Ej, panie! Oła! Uch! Dobra, już. Nie, już zostaw mnie, proszę. No, tak myślałem. Bo mi nóżka zabolała. No. No, tak A... myślałem. Do, do celi z powrotem. No dobra, idę. Ej, coś tu strzeliło! Do celi. No, idę. Szybko, szybko, szybko. Ej, nie, nie mogę wejść! Nie mogę wejść! Klucze! Dobra, jestem. Podjął sobie rybą. Noo, gościu, wiesz... Haha, najlepszy parkurowiec! O! O! Nie! Nie! Oddał... nie. O! Oddalaj to. Oddaj. O, 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 o. O, o! A, a, dobra. Zostawię, poddaj się, zostawię. poddaj się. Dobrze, Potrzebuję strzały, się. potrzebuję strzały. Dobrze, już, 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 już. Już daję. Proszę, tylko mnie nie rób krzywdy, mam rodzinę. Dobra, żeby mi to był ostatni raz. O! O, zniknął! Co tu się stało? Dobra, nieważne. Idziemy teraz na górę. Gdzie on zniknął? Godzina się nie zmienia. Nie, coś tu się złego dzieje. Coś tu się złego dzieje, ja stąd uciekam. Czekaj, co tam? A! O, nie! Nie, nie wróciłeś. Nie, uciekasz. Dostał strzała! Tylko mnie ogłuszyłeś. Oła! A, zaraz zginę! Poddaj się. Dobra, ty nie masz, nie, rób mi nie masz prawa bytu. Dobrze, Dobra, idę do celi. Wam. Rób co chcesz. A ci butelkę Dziękuję. na głowie. Jesteś siebie szczęśliwy. Idź do celi! Proszę, nie rób mi krzywdy. Dobre zabezpieczenia macie w tym więzieniu. O, no i bardzo dobrze. Co ty robisz? Co robię? Oddaj <noise> co? moje bloki, bo Cię zabiję. <noise> nie mam bloków żadnych. Tło. Widziałem złote bloki, bo Cię zabiję. Dobrze. Wyrzucasz. Dobrze, już. Wychodź, wyjdź z celi, wyjdź z celi najpierw. Już, już. No i teraz mi wyrzuć. Udaję. Proszę, tylko mnie nie bij. No niech Ci będzie. I daj jeszcze sobie wziąć te bloki, co tam schowałeś. Dobra, tutaj są. Co? CO ROBISZ?! Nic. CO TO MA BYĆ?! Nic, proszę Pana. Nic, nic, nie. proszę sobie to zabrać z powrotem. O! o. o. Nie mam kilofa, w zostaw 10. sobie. Dobra, idę wziąć to złoto, co on mi schował. I tak prawie nic z tego złota nie ma. Dobra. A to jest w ogóle moja maska! To jest to z mojego napadu. Skąd on to miał? Dobra, schowam to. Ziemniaki. Dobra, tyle mu zostawię, niech mu będzie. A w sumie miodek sobie wypiję, bo już i tak dopijam końcówkę. Weźmy sobie to. Dobra. Gościu, masz przerąbane. Czemu? A, zamknąłem się! Ej, on ma drugie! Ka ka każdy policjant w, w tym więzieniu ma drugi zapasowy nie! karabin. Nie! Nie, nie bij! Bo cię nożem. O, jestem oddawaj, najlepszym oddawaj. indikatorem strzałów, jak w Matrixie. Dobra. Gdzie uciekłaś? Dobrze, że chodziłem kiedyś o, na strzelnicę. Dobra. Nie, nie, Poderżnę ci gardło. Dobra, już. Uciekaj, jak chcesz, tylko zostaw mnie. Dobra. Strzelam w szybę. Ciąg dalszy nastąpił u Xorexa. Poprzedni odcinek też był u niego, jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego jest teraz trzeci, a nie drugi, i dlaczego nie jestem w więzieniu poprzednim. Tak mówię sobie. Dziękuję za oglądanie. Dobranoc, salutuję.